Hej, cześć, witam cię bardzo serdecznie w nowym odcinku. Zanim przejdziemy do materiału, zapraszam cię do subskrypcji kanału i zostawienia polubienia, aby inni też mogli zobaczyć te filmiki. A więc przejdźmy do filmu. Korki za 1000 zł, przeszło 1000 zł, bo niektóre kosztują nawet 1300. Od czego by tu zacząć? Grałem we wszystkich modelach. Od razu chcę ci to powiedzieć, grałem w korkach za 100 zł, 400 zł, 800 zł, 1000 zł. I mogę się trochę wypowiedzieć na ten temat. Czym należy się kierować, wybierając korki? Nie jest to wygląd ani cena. Grając w piłkę, musisz zapomnieć o swoich butach. Nie możesz ich czuć na nodze. Po prostu nie możesz o nich myśleć. Ty, wszystko o czym masz myśleć, to granie w piłkę nożną. Kupię sobie takie buty, bo będę ładnie w nich wyglądał. Nie, buty mają być wygodne, o butach masz zapomnieć podczas meczu. Druga zasada, twoje buty mają być dopasowane do powierzchni, na której grasz. Jeżeli grasz na sztucznym boisku, to oczywiście nie kupisz wkrętów. Grając na sztucznym boisku lub na twardej murawie, kupujemy lanki. Grając na trawie, kupujemy wkręty. Grając na hali, kupujemy halówki. I grając na ewentualnie sztucznych boiskach 5x5, kupujemy turfy. Trzecią zasadą, lepiej jest mieć dwie lub trzy pary butów za 300 lub 500 zł, niż jedną za 1500 zł. To jest chyba jasne. Lepiej mieć obuwie przystosowane do każdego rodzaju boiska i móc wymieniać się, przy czym but odpoczywa, niż grając, męcząc te same korki na każdej murawie. Oczywiście szybko się zepsują i długo wam nie posłużą, a wydaliście pełno pieniędzy na nie. Znasz pewnie tą taką skarpetę na bucie w tych najwyższych modelach. Mam Hypervenomy 3 teraz i ta skarpeta jest dosyć gruba, więc ciśnie, naprawdę ciśnie, jeżeli chodzi o żyły w nogach. Nie polecam. Pamiętam, kiedy miałem model za bodajże 500 zł, były to velocze. Nie wiem już, który numer, ale to były takie różowe velocze. I w tym sezonie grało mi się w nich najlepiej. Po prostu zapominałem o tych butach podczas meczu i mogłem koncentrować się na strzelaniu bramek. Byłem wtedy królem strzelców w klubie. Jeżeli kupujecie już droższe modele, to pomyślcie o tym, aby były bez języka. To znaczy, wiesz, że masz język sparowany z butem. To jest dosyć wygodne, bardzo dobre rozwiązanie. Chcę pochwalić właśnie twórców tych butów, że wpadli na coś takiego, to bardzo pomaga, jeżeli kiedy nie masz języka, to nie musisz się martwić, wiesz, podczas meczu, aby go przestawiać na lewą, prawą stronę, czasami schodzi na bok, to jest w ogóle denerwujące, więc jeżeli jesteś amatorem, to nie kupuj drogich butów, nie ma sensu. Jeżeli jesteś profesjonalistą, płacą ci za to, to fakt, możesz zainwestować, bo to jest coś, w czym pracujesz. Drogi but będzie ci służył do pracy, okej. Ty za to bierzesz pieniądze, nie ma sprawy. Natomiast jeżeli jesteś amatorem i to ty płacisz swojemu klubowi, to nie ma sensu dokupować naprawdę drogich rzeczy. Jak wiadomo, to nie dzięki twojej parze korków staniesz się drugim Ronaldo, tylko dzięki chęciom i dzięki determinacji. Jedynie to pomoże ci osiągnąć sukces. Nie korki, nie jakaś nowa piłka, nie spodenki, tylko twoja głowa i twoje nogi. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dziękuję ci bardzo serdecznie za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Trzymaj się, cześć!